Nie, Maksiu nie chce zaczynać, no trudno. Maksiu, spóźniłeś się na symulantkę. Maksiu, tylko pionkami umiesz chodzić? Czy chcecie, żebym troszeczkę skomentował te grane partie, czy żebym je szybko zagrał? No trudno. A cóż to jest za cudo? Wszystko to być może. No dobrze, ale króciutko, panie Sebastian. Bo pan Sebastian czeka i pan Totkom czeka. No dobrze. I Maksiowi troszkę skomentuję. Maksio póki co nie chce grać, nie chce zroszować. Oj, z tym Maksiem ciężko się gra. On cudowne skrzypki ma. No trudno. No jak tu grać? Jak tu z nim grać? No spróbujmy, może tak. Tak, ruch z gry środkowej ja bardzo niechętnie robię. Chyba trochę zaszalałem. A, Maksie jest na tu turnieju makroregionalnym, czyli na półfinale Mistrzostw Polski. I to od razu w dwóch województwach. Lubuskim i Dolnośląskim.
Dziękuję, może tak króciutko, Maksiu, ale kaleczyłeś sztukę od samego początku. Można bić tego, można wtrącić szacha gońcem na b4 tutaj. Tylko ruch c5 nie jest dobry. Ruch c5 to jest woda na młyn. Tu powinienem zbić na c5 teraz. Tu jest woda na młyn, po tym jest bardzo ciężka pozycja. Nawet po wymianie hetmanów ta pozycja nie jest dobra. I po skoczek bd2 goniec strzela. A dalej, Maksiu, troszeczkę skaleczyłeś. Zagram z panem Totkomem.